Męczeństwo Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Olej na płótnie. Na obrazie zaprezentowana jest scena ścięcia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Obraz jest prostokątny, ale to zamknięta w owalnym kształcie kompozycja. Namalowana jest w taki sposób, że wokół owalu pojawiają się elementy, które sugerują wymalowywanie sceny w plafonie. Sprawia wrażenie, jakby owal otoczony był sztukaterią. W centrum sceny znajduje się klęcząca kobieta i stojący nad nią mężczyzna z mieczem. Wokół pojawiają się postaci jakby wychylone z zagranicy obrazu. W centrum kompozycji znajduje się główna bohaterka. To Katarzyna Aleksandryjska. Jest ukazana lekko z boku. Klęczy na postumencie. Jest przywiązana do stojącego za nią masywnego drewnianego słupa wzmocnionego u szczytu metalową obręczą. Jest do połowy naga. Ma odsłonięte piersi i ramiona. Od piersi w dół ubrana jest w obfitą zieloną suknię, spod której wystają białe elementy bielizny. Zielona suknia częściowo przykryta jest pomarańczową tkaniną, załamaną w wielu miejscach i dobrze oświetloną, przez co doskonale załamuje się światło i cień. Kobieta ma bladą cerę, jej twarz z nadzieją i ufnością spogląda w niebo. Nad jej głową unosi się delikatnie namalowana cieniutka aureola, tak cienka, że prawie niezauważalna. Tuż za Katarzyną, a plecami do nas, stoi postać ogromnego mężczyzny. Jest bosy, ma krótkie jasno-pomarańczowe spodnie i przepasany jest białą tkaniną. Doskonale widoczne są jego muskularne plecy, napięte do granic możliwości. Lewą rękę ma wzniesioną nad swoją ofiarą, a w prawej trzyma miecz. Krótki, lekko zagięty, z ostro-szpiczastym końcem. Rękę z mieczem ma delikatnie z tyłu. Jest w pozycji, z której za chwilę wyprowadzi ostateczny cios wprost na kark skazanej. Wokół sceny dostrzegalne są postaci przyglądające się egzekucji. Po lewej stronie, tyłem do nas, stoi starszy mężczyzna w czarnym stroju. Jest prawie całkowicie łysy, tylko z tyłu jego czaszkę porastają rzadkie długie włosy. Ma długą, siwą, dość ostro zakończoną brodę. Patrzy na katarzynę, a prawą ręką wskazuje na trzymanego w lewej ręce złotego bożka. To mężczyzna trzymający w dłoni podłużny kształt. Dalej, w głębi po lewej stronie stoi mężczyzna z długą, gęstą ciemną brodą. Po prawej stronie, tuż przy granicy obrazu, widoczny jest fragment budynku, który przez kształt głowic kolumn, gzymsu i attyki kojarzy się z budowlami antycznymi. Przy budynku kłębią się postaci, w tym jedna na koniu, z otwartymi ustami, przerażone, przyglądają się scenie morderstwa. W tle widać gęste, ciemne chmury, gdzie niegdzie prześwietlone niepewnymi promieniami słońca. Tuż za Katarzyną z za podwyższenia, na którym klęczy, wystaje nieduży fragment koła z wystającymi ostrymi, szpiczastymi elementami. To właśnie koło miało być pierwotnym narzędziem zadania jej śmierci, jednak według legendy anioł zstąpił z niebios i połamał je, uniemożliwiając tę straszliwą torturę. Za kołem można dostrzec ledwie zauważalne męskie twarze. Tuż za lśniącą bladością postacią Katarzyny pojawia się niewyraźna, prawie niezauważalna postać mężczyzny. Po dłuższej chwili można zauważyć, że ma podobną pozę co święta. Nad jego głową również blado lśni aureola. Ta postać odsyła nas do ukrytej w tym dziele tajemnicy. Wiemy, że autor przemalował namalowany wcześniej obraz, który przedstawiał męczeństwo świętego Pawła to właśnie jego postać jest ledwo widoczna za bohaterką płótna. Nie wiemy dlaczego ostatecznie na obrazie widać świętą Katarzynę, a nie Pawła.